Do tej pory robiliśmy rekonstrukcję wydarzeń historycznych, które już były. Teraz dla odmiany proponuję rekonstrukcję wydarzenia, które dopiero prawdopodobnie się odbędzie. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2013 roku. Jako przewodniczący witam panie posłanki, panów posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie tzw. afery Euro 2012. Po pierwsze, chcemy wyjaśnić, jak to się stało, że na Mistrzostwach Europy znalazła się Kolumbia, leżąca w Ameryce Południowej, i jaką rolę w tym wszystkim odegrał wiceprezes PZPN Tadeusz Paszczyszyn, którego żona pochodzi z Kolumbii. Dlaczego drugą linię metra w Warszawie wybudowano w ten sposób, że zaczyna się w podwarszawskich Ząbkach, gdzie mieszka ukrywający się obecnie w Kolumbii wspomniany wiceprezes Tadeusz Paszczyszyn, i prowadzi do podwarszawskiej Kobyłki, gdzie mieszkają jego rodzice. Chcemy się także dowiedzieć, dlaczego tuż przed meczem z Chorwacją zdjęto z bramki pierwszego bramkarza Mariusza Kanopkę. Zdjęto go pod zarzutem współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1962-78 pod pseudonimem Patałach. Mimo że Konopka urodził się w roku 85 pod pseudonimem Noworodek. Patałak w trakcie meczu równocześnie złamał sobie palec i nos, bo dostał piłką jak dłubał w nosie. Chcemy także wyjaśnić, jak to się stało, że chociaż z Warszawy do Białegostoku jest 200 kilometrów, to autostrada między tymi miastami ma kilometrów 12. Dlaczego w ogóle? Dlaczego w ogóle ta trasa zaczyna się nagle we wsi Śmielewo i równie gwałtownie kończy na terenie Bagien Biebrzańskich? Nawiasem mówiąc, to by tłumaczyło w pewien sposób, gdzie podział się autokar wiozący zespół Portugalii. Wszyscy obserwatorzy zgodnie zwracali uwagę na fatalny stan muraw, na których rozgrywano mecz. Norwek Björn Oswald w czasie śmiałego kontrataku w meczu z Rumunią złamał nogę, bo wpadł w kretowisko. Rumun widł po pesku, nadepnął na grabie i został ze wstrząsieniem mózgu odwieziony do szpitala. Z kolei w Gdańsku trawa była tak wysoka, że dopiero po pół godzinie gry natrafiono w polu karnym na kopulującą parę. Była to, jak się okazało, nieznana kobieta i Tadeusz Paszczyszyn. I na sam koniec jest jeszcze wyjaśnienia. Ostatnia kwestia. Kwestia dystrybucji i podziału biletów na same mistrzostwa. Jak doszło do tego, że działaczom, w tym Tadeuszowi Paszczyszynowi, przydzielono 90% biletów, a kibicom do rozlosowania zostało tylko 10%? I jak to na koniec się stało, że te wszystkie 10% wylosował Tadeusz Paszczyszyn?